Dzień dobry, dobry na wieczór. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w ten piękny letni wieczór sobotni. Jak się macie? Co tam u Was dobrego? U mnie zdrowie, już tam widzę, pytanie było. Na szczęście wszystko ok, odpukać, ale zawsze zapeszam i jak mówię, że jest ok, to za chwilę się znowu rozkładamy, więc powiedzmy, że jest jako tako i nie będziemy wracać do tematu zdrowia. Dobra, tak się umówmy, bo co mówię o zdrowiu, że jest w porządku, to za chwilę się znowu wszyscy rozkładają, mnie rozchorowują. Krzysiek 407, cześć, jak zdrowie? No właśnie o tym mówiłem. Okej, okay. Sezon grillowy, tak, właśnie mam grilla wyciągać w przyszłym tygodniu i już trzeba coś rozpocząć grillować. JCP, jak tam weekend mija pracowicie? Tak, pracowicie, jak zawsze w kwietniu troszeczkę zmiana, mam dwa weekendy pracujące, ten i 20 i chcę zrobić sobie dwa weekendy wolne, czyli kolejny i 27, 28, tak żeby też trochę z rodziną posiedzieć dłużej. Rafał Kosakowski, cześć, witam Cię Rafale, witam Cię Sławek, Przemek Wiśniewski, o witam, tak samo się nazywasz jak ja, o ile to Twoje nazwisko, The World Will Fall Soon, czy siema, siema, siema. Jaca, kapitan Gwizdek, cześć, Damian Gaga, cześć, Patryk C, cześć, DJ Andy, cześć, widzę, że pracowicie u Ciebie, to dobrze. Co to? Ognie sztuczne ktoś puszcza, no nie do wiary, chyba się komuś pory roku pomylił, chyba że jak, a to nie, to w sierpniu w Lady sobie robili... Chyba, że to nie ognie sztuczne. W każdym razie coś dziwnego się dzieje. Damian, cześć, miło Cię widzieć. Ciebie również miło przeczytać tak naprawdę, bo Cię nie widzę. Ale miło, jak zwykle, że jesteście na live'ie sobotnim. Ktoś tam pytał na samym początku, no normalnie nie macie sumienia, kiedy będzie konkurs. No kurde, ostatnio był konkurs, 2 tygodnie temu, czy tam 3 tygodnie temu, 3 tygodnie temu. I już nagrody zostały wysłane. Będzie, na pewno będzie, ale kiedy to Wam nie powiem. No, wesele, właśnie nie wesele, bo tutaj nie ma żadnej sali weselnej, ani nic takiego, ani tutaj się chyba nie hajtają, bo są wszyscy już pohajtani. Nie wiem tak naprawdę, ale nie, raczej nie wesele. Mam tu takich paru dalszych sąsiadów, którzy o dziwnych porach roku i czasu właśnie lubią sobie odpalać ognie sztuczne, nie wiem o co chodzi, ale taki mają fan. DJ Andy, to pewnie jakiś BM-iarz, nie, w Subaru WRX-a chwali się. No właśnie nie, bo to nie są strzały z wydechu. Jakby były strzały z wydechu, to bym wybaczył, ale to nie są strzały z wydechu. Albo odcinka w jakiejś przecinaku. Żelek, cześć, witam Cię, Żelek, witam Cię serdecznie. No, to powiedzcie, pochwalcie się, co tam ostatnio zepsuliście w swoich komputerach. Może tak zaczniemy tego live'a i może się ten, poczytam sobie, co tam zeszcie ostatnio zepsuli. Krzysiek 407, może ktoś świętuje rozwód. Dobre, dobre. Może tak być, może tak być, może tak być. No, dokładnie. Tak jak z kupnem samochodu, tak? Że facet cieszy się 2 razy, jak kupuje i jak sprzedaje swój samochód. Luki, co pan sądzi o P? O literce P? Takiej małej pisanej, no, że jest w porządku, jedna z liter alfabetu polskiego, także nie mam nic do literki P, tak samo jak do literki A, C, D i pozostałych literek, oprócz O, Z, Ż, Ż, bo szczerze mówiąc nie lubię pisać z polskimi literami, bo mi się pisze o wiele dłużej. Ja wiem, że powinno się, ja wiem, że w ogóle, że piękna polska mowa i tak dalej, tylko tak się zawsze zastanawiałem, co za cymbał wymyślił te wszystkie kruczki naszego języka. Nie mogło być tak prosto, nie wiem, jak w języku angielskim. No ale mamy jak mamy i na nic na to nie poradzimy i tego nie zmienimy. Martin 733, witam znów. Dbanie o ogród się zaczęło, kiedy zima. Jaka zima, chłopie? Dopiero się wiosna, lato pełną gębą. Jutro ma być 28 stopni tutaj. Na jakąś wycieczkę trzeba iść, jakiegoś grilla trzeba zapalić, oddychać świeżym powietrzem, a nie siedzieć w tym dołku krakowskim, gdzie jest wieczny smog. Więc jutro się gdzieś wybieram z rodziną za miasta. Wojciech X3, czy można skalpować procka Intel 14900KS? Można skalpować, ale on jest lutowany, więc wiesz, skalpowanie grozi zdjęciem razem z rdzeniem i posiadania później fajnego bloczka do kluczy. JCP, jak dołożyłem w kompie 4 dyski 2 terabajty, ja dołożyłem, brakuje mi już portów SATA, no to przejdź na M2, chłopie, albo kup sobie NASA zewnętrznego. Janusz Dzikowski, zgodnie z Twoją radą wymieniłem kartę z RTX-a 3080 TI na 4080, udało się bez uszczerbku na zdrowiu psychicznym. No i bardzo ładnie, bardzo się cieszę. Zamontuj sobie tylko podpórkę pod 4080, bo to są ciężkie krowy i żeby za
3 miesiące ci na przykład PCB nie pękło albo się nie zrobił z niej banan. DJ Andy, otóż kumpel przywiózł mi kompa swojego chrześniaka. Usterka nie włącza się, przysięgam, nic nie było dobrze wpięte, włożone. Klasyczny przykład wideo, jak nie składać PC. No tak bywa, no tak bywa, jak jacyś fachowcy albo domorosły informatyk czasami tak złożą. Michael, Majesz, cześć, witam cię Michael. Tomasz Czuba, panie Rafale, mam płytę Asus X60e Pro Fifi i Ryzena 7800X 3D i RAM 6000, czas butowania startu komputera około minuty, czy to jest normalne na M5? To jest bardzo częste zjawisko na M5, nie na wszystkich już płytach, bo od jakiegoś czasu... Znowu. Bo od jakiegoś czasu większość producentów stara się to poprawić, ten czas budowania w BIOSie, ale tak, nie jest to nic niezwykłego, więc się nie przejmuj, mój drogi, bo nie masz zepsutego komputera. Tak to czasami jest, ale spróbuj zobaczyć, czy nie ma nowszego BIOSu. Jeżeli jest, to sobie wgraj. Jest tam też taka opcja w płytach Asusa, powinno być wyłączenie trainowania pamięci w ustawieniach pamięci. To też pomaga w przyspieszeniu uruchamiania komputera na tych płytach głównych. Zresztą na wszystkich płytach głównych jest taka opcja w BIOSie, trzeba ją tylko poszukać, bo w różnych miejscach jest, w różnych menu i to też pomaga. Krzysiek, co się zepsuło w kompie? Babci padł dysk HDD 2 tera w poniedziałek, jeszcze na odzysk, jedzie na odzysk danych. No to trzymam kciuki, żeby faktura nie wyszła jakaś, przepraszam, kosmiczna, bo odzysk danych nie jest tani. A Kocimski, jakie GPU pod 5600G? Jakiekolwiek tak naprawdę, oprócz zbyt mocnego, ale problem jest taki, że 5600G, czyli wszystkie APU od AMD, nie tylko 5600G, ale nowsze i starsze, obcinają linię PCIe, więc jakie GPU byś nie kupił, i tak będzie pracowało na połowie prędkości magistrali, czyli szyny PCIe, czyli zamiast PCIe X16 razy 16 będzie PCIe razy 8. Niby nieduży spadek wydajności, ale jest. A tak naprawdę to jest tak jak z doborem APU karty graficznej do Ryzena 5600 bez literki G, czyli nie wiem, do 4060 Ti, 4070 w bólach to jeszcze będzie działało bez żadnego problemu. Janusz Dzikowski, Arus Master RTX 6080 ma na wyposażeniu fajny wspornik. Tak, ma, ale nie do wszystkich obudów pasuje. Jak są jakieś udziwnione w środku obudowy, powykrzywiane, wyprofilowane, to ciężko go czasem zamontować. Jak też są płyty główne zabudowane bardzo, jak na przykład Asusy Strixy serii F, czy FF tej droższej, to tam czasem też nie można go zamontować, bo one mają wysokie radiatory na chipsecie i on się tam po prostu nie mieści. Więc nie do każdej obudowy pasuje, ale tak, ten wspornik jest o tyle fajny, że nawet wysyłka jest z nim bezpieczna, bo on jest po prostu przykręcany do płyty głównej, za jego pomocą się kartę graficzną przykręca po prostu do płyty głównej i to jest stabilne praktycznie, no może nie jak skała, ale jest lepsze niż jakiekolwiek inne podpórki. Przemysław Mruzł, padł mi Samsung M2970 Pro, znika i pojawia się w BIOSie, to jak czarny pan na pasach i zazwyczaj po resecie. Jest realna szansa, żeby to wyreklamować, jak jest na gwarancji, to tak. Jak jest na gwarancji, to tak. Arsewix, siemka Rafał, cześć Arsewix, może mi tu szerzej opowiesz co do FPS-ów Cyberpunka Mail. No ja ci tam wyjaśniłem wszystko, co według mnie było do wyjaśnienia. Także tutaj myślę, że jakieś krótkie pytanie oczywiście odpowiem, natomiast to jest temat rzeka dotyczący ustawień gry, dotyczący, nie wiem, Windowsa, bo ja to robię na 10, nie na 11, która jest wolniejsza od 10, więc tutaj też może być jakiś problem. Wushido PC Fighter Master, siemanko Rafał. Pytanko, MSI Z77A GDD, GDD, GD55. Nie mogę wejść do BIOS, trzymam Dell przy starcie, resetuje się w kółko zamiast otworzyć mi BIOSa. Sam ma płyta z prockiem i RAMem, jakieś pomysły? Nie wiem, jak masz podpięty sygnał do monitora, czy przez wbudowaną kartę w procesor, bo nie wiem, jaki masz procesor, czy przez zewnętrzną kartę, ale jeżeli przez zewnętrzną, to spróbuj przepiąć z DisplayPorta na HDMI i powinno się wtedy udać, że obraz zobaczysz. A jak nie, to spróbuj wyjąć baterię z płyty głównej, odczekać z 15 minut, żeby się zresetował i wtedy ustawienia wszystkie wyczyści, na przykład fastboota, bo często przez włączoną opcję fastboot w BIOSie nie można do niego wejść i wtedy już się powinno wszystko dobrze zadziać. Killer 2K5, cześć Rafał, cześć Killer. W końcu się dotrafić w sobotę, gdzie nie ma żadnych planów rodzinnych. No widzisz, jak ładnie, to znaczy się nudzisz. Prac domowych czy zaległej pracy jeszcze live jest. Pozdrowienia z Chorzowa. Pozdrawiam cię, Killerku z Krakowa, serdecznie i odpoczywaj. Ciesz się wolnym weekendem. Tomasz Czuba.
Czy skupuje pan używane podzespoły komputerowe? Wszystkie są jeszcze na gwarancji producenta. To zależy jakie, ale generalnie ostatnio mało co skupuję, bo jestem zawalony używkami i tak naprawdę mogę z nich zupę gotować, a mało kto jest zainteresowany od dłuższego czasu zakupem używanych komputerów, więc tak naprawdę nie, chyba że masz jakieś, nie wiem, fajne graty, które bym skupił do swojej kolekcji, to tak. No maila zawsze można napisać, to wtedy ci odpiszę, czy tak, czy nie. JCP, dysk M2 mam tylko jeden, bo Aorus B450 Pro zabiera dwa porty SATA kosztem dwóch. No zgadza się, no to mój drogi, wymiana płyty głównej albo NAS cię ratuje tak naprawdę. A co ty w ogóle, chłopie, na tych dyskach trzymasz? Co ty masz taki storage duży? Anihilator Zork, siema, cześć Anihilator, kopy lat. Zgadza się, dawno cię tu nie widziałem. Z pozdrowienia z Gdańska, a ja cię pozdrawiam serdecznie z Krakowa. U ciebie też tak ładnie jak u mnie, dzisiaj było chyba z 24-22 stopnie, to na pewno, bardzo fajnie. Chociaż tak zachmurzone było niebo, ale było cieplutko i sympatycznie. Kaczmar, jak najprościej przenieść dane z dysku na dysk? Czy wystarczy całą zawartość skopiować i wkleić na nowy? Jeżeli nie jest to dysk systemowy, czyli dysk startowy, to tak. Jeżeli to jest dysk startowy, to musisz to zrobić jakimś programem, który umożliwia klonowanie dysku, bo on też przenosi sektory rozruchowe, żebyś mógł później jeszcze na nowym dysku uruchomić Windows tak jak na starym. Wojciech X3, Cooler Master Master Air MA624 Steel w 140-120, czy da radę z prockiem 12700KF jako alternatywa? Jeśli nie masz zamiaru obciążać procka w 100% przez, nie wiem, pół godziny, godzinę, dwie, czyli nie renderujesz, nie obliczasz coś, to tak, powinien dać radę w takim normalnym użytkowaniu i graniu. Banan 86. Jaka karta od zielonych do 5800 X3D? Tak naprawdę możesz wsadzić dosyć mocną kartę, bo ten procesor ma na tyle sobie mocy, że obsłuży nawet 4080, także możesz sobie wybierać i przebierać. Tomi ZGR. Jaki procesor byś polecił do karty graficznej? RTX 4070 Super. Nie wiem, czy o stajni AMD mówimy, czy o Intelu, więc ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć. Natomiast Intela to na pewno jakaś i piątka mocniejsza, nowsza, a z AMD jeszcze piąta generacja, czyli tak jak tu kolega przed chwilą pytał, 5800 X3D spokojnie na przykład, a z nowszych generacji, no to już jak stryjenka sobie życzy, od 7700X w górę, chociaż 7700X w górę jest według mnie 7700X według mnie jest najmniej opłacalnym procesorem, bo o 300 zł droższy jest 7800X3D, który bije go na głowę pod względem wydajności, więc jak masz budżet, to w coś takiego celuj. Jaro Daniel, witaj Rafale, tradycyjnie miłego weekendu życzę, dzięki za pomoc na PV As, na PV Asus już siedzi i jest mu bardzo dobrze, autentykator na smartfonie pomógł w aktywacji Windy i jest git. No i super, i bardzo się cieszę, że już wszystko ok i jest pan zadowolony, także też ciebie serdecznie pozdrawiam. VR360 LED, siema, siema VR, wywaliłem tamten zasilacz ze 120 wentylatorem i wstawiłem Corsera RM850X 335 mm od razu cisza, no i bardzo ładnie. Cieszę się twoim szczęściem, że jest pan zadowolony, nie trzeba kupować lepiej wyciszanych słuchawek. Martin 733, tak z ciekawości mam 10900K na 5200 i tam jest 4417, 1818, 4080 na 3000 w 2K i jakichś dużych różnic nie ma w FPS-ach z nowymi procesorami. No i zgadza się, no. Jest parę F, to nie jest jakaś kosmiczna przepaść, że nie wiem, na nowym procesorze będziesz miał, nie wiem, 50 FPS-ów więcej. No to tak nie jest, no Intel to tak nie idzie troszeczkę w tą stronę, Intel małymi kroczkami to robi, więc ta różnica faktycznie z generacji na generację jest zupełnie nieopłacalna do przesiadki. I to się zgadzam, jak ktoś ma, nie wiem, na przykład tak jak ty masz 10900K i chciałbyś sobie zmodernizować komputer, to ja bym mu w tym momencie powiedział, żeby jeszcze poczekał albo przesiadł się na AMD, a jakbyś koniecznie chciał, no to 14900K, chociaż nie wiem, według mnie to nie jest najlepszy to co do grania, zdecydowanie jak już miałbym brać 14 generacji Intela do grania, to 14700K albo KF. Nie żre tyle prądu, a jest wystarczająco mocny w niektórych grach, szybszy o 14900 w grach, więc właśnie 14700K bym wybrał, albo coś ze stajni AMD 7800X3D, albo 7950X3D, to bardzo, bardzo fajne procesory do grania, bardzo fajne. Piotr D, siemanko, mam 13600KF DDR4-3600 Gear 1, 32 GB RTX 4070 monitor 2K, czy warto zmienić procka? No 13600K tak naprawdę to nie jest w stanie ci wysycić wydajności 4080, więc
to zależy, no jak ci FPS-ów nie jest za mało, to zostań, przy tym nie ma co kasę wydawać, ale jak czujesz spadki wydajności albo małe FPS-y, albo niskie FPS-y może tak, bardziej wymagających grach i ustawienia graficznych, no to można już się już pokusić o zmianę tego procka na coś z nowej generacji, tak jak mówiłem przed chwilą, na przykład na 14700KF. No tylko, że tak, no płyta główna, przepraszam, do tego dochodzi DDR5, więc koszta się już robią dosyć znaczne. Jacek Borawski, polecasz jakąś obudowę pod serwer z dużą ilością miejsca na dyski pod płytę ATX-a? Te starsze Dark Base Pro miały dużo miejsc na dyski, to na pewno. Te nowe mają mniej, ale też tam jak dokupić, tylko do nowych trzeba znowu dokupić te koszyki. Te w starych były chyba 4 dodawane w komplecie, w nowych jest dodawany chyba 1 albo 2. Więc jak potrzebujesz więcej, no to trzeba sobie dokupić. Można to zrobić, taki koszyk kosztuje w Morelach chyba 20 albo 30 zł do budowy Be Quieta, więc można sobie to dokupić, a jak potrzebujesz, to możesz przyjechać do mnie, tylko nie chcę mi się tego wysyłać, to ci dam za free te koszyki, bo mam ich sporo, więc nie ma też żadnego problemu. Nawet w białym kolorze, jakbyś potrzebowało, to też mam. The world will fall soon. W zasadzie mam trochę wolnego piwa rzemieślniczego. No to też bym ten, ale nie mogę, bo jeszcze nie ma 22 czy tam 3, więc smacznego ci życzę. Ja się nie przygotowałem do weekendu i nic nie mam do weekendu, ale muszę się wam podchwalić, że odstawiłem energetyki i teraz piję niebieski soczek z gumy jagód. O. Taka przerwa w energetykach. Dlaczego? Bo po prostu przestały na mnie działać. Za jakiś czas jak wrócę, to znowu zaczną działać i będzie ok. Także ja tutaj bezalkoholowym soczkiem wasze zdrowie popijam dzisiaj. Okocimski, czy też uważasz, że ten przeskok pomiędzy DDR4 a DDR5 jest dość mały, aniżeli z DDR3 a DDR4? Tak, to nie jest jakiś kosmicznie duży przeskok, aczkolwiek jak kupisz wymaksowaną płytę główną za 5 kafli, wymaksowany RAM, nie wiem, za 2000 zł i wymaksowany procesor za 3500 zł, to tą różnicę zobaczysz, ale nie, według mnie nie jest to clue, nie jest to, nie wiem, powód, dla którego trzeba wydawać 10 tysięcy złotych na platformę, płytę procka i RAM, żeby tą różnicę zobaczyć. No zobaczymy, jak będzie z DDR6, podobno ma być szybciej, ale to przyszłość pokaże i testy pokażą i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. DJ Andy, przekaż proszę JCP, że mam jeszcze opcję zakupu karty rozszerzeń dla 4 dysków M2 na złączu PCIe kosztem zabrania linii od karty graficznej. Nie wiem, czy to jest dobra opcja, chyba że JCP swój komputer traktuje jako tylko i wyłącznie serwer, no to wtedy może tak. Natomiast na płytach B450 i B550, jak włożysz dodatkową kartę rozszerzeń do slotu PCIe, to nie tylko zabierze ci... bo tak jest chipset skonstruowany, nie tylko zabierze ci linię od karty graficznej, ale też wyłączy ci kolejne, wyłączy ci, jak masz M2, M2 złącza, to wyłączy ci jedną złącze M2 i też może ci powłączać dodatkowe SATA, więc to tak hop-siup nie jest. B450 są słabo rozbudowywalne, jeżeli chodzi o dużą ilość dysków, trzeba by się przesiąść na X570 albo X670, no to już nowa platforma, ale na X570. Ale tak naprawdę, żeby zredukować koszta, to ja bym tutaj kupił, tak naprawdę osobiście, ja bym kupił jakieś używanego NASA 4-półkowego, 4 albo 8-szufladowego i tam upchał te wszystkie dyski po prostu. The wall will fall soon. Propsy dla ciebie, jak będę kiedyś w KRK, to wpadnę. Zapraszam serdecznie. Tylko zadzwoń wcześniej, żebym był. Arsewix, często usypiam kompa i czasami samoistnie się odpala. Co może przyczynić to? Nie wiem, ale ja mam to samo w swoim biurowym komputerze. Jak go usypiam, a po południu przychodzę do pracy, to jest włączony. What the... Nie mam zielonego pojęcia. Możliwe, że w BIOSie włączenie funkcji ERP pomoże. Ja muszę to sprawdzić u siebie. Czy mi to pomoże, bo oczywiście u mnie jest cały czas usypiany przez miesiące tak naprawdę, chyba że jest jakaś durna aktualizacja, która już wymusi na mnie uruchomienie tego komputera, to wtedy go uruchamiam ponownie, ale muszę go w końcu na weekend, o właśnie, wyłączyłem dzisiaj go na weekend, bo przyszedłem dzisiaj przed live'em do pracy i patrzę, jest włączony, a wychodząc o 17 dzisiaj go wyłączałem. Więc tak to wygląda. U mnie też tak jest. Darek, pytanko mam, czy do Ryzena 7800X 3D trzeba podłączyć dwie wtyczki? Nie. Jedną.
pierwszą od lewej strony, czyli pierwszą od końca obudowy. Tam jest zapisane. Jedynka i dwójka, do jedynki zawsze podpinamy. Dwójka tak naprawdę do domowego użytku jest w 90% niepotrzebna. Także podpinamy tylko jedną. I mniej kabli mamy do podpięcia, do ułożenia z tyłu. Okocimski, korzysta z Windows 10 czy Windows 11, które oceniasz lepiej? Z 10 korzystam, 11 mam zainstalowaną na swoim notebooku niestety, ale już z nim przyszła, więc nie zmieniałem tego. Natomiast na wszystkich swoich komputerach mam 10 i nie przesiadam się z 10, dopóki nie będę musiał, bo nie wiem, czy czytacie te informacje branżowe czasami, ale co aktualizacja 11, to się wszystko, też wszystko, co się nowe rzeczy sypią, a to się Windows cały posypie, a to dane ludziom znikną z dysku, a to coś się rozchrzani. Nie, 11 według mnie jest chyba jeden z najbardziej nieudanych systemów operacyjnych. To już 100 razy lepiej się zachowywał Windows 8 i 8.1 niż 11, chociaż 8 też była niedorobionym systemem od początku, taka folkowa. Więc nie uważam 11 za udany system operacyjny i póki nie muszę, to nie przesiadam się absolutnie na niego. Banan 86, czy 5800X3D z 4080 Super starczy zasilacz Be Quiet Pure Power 700W plus Gold 4080 Super pobierzecie jakieś 300-320W maksymalnie, zależy od wersji producenta z gniazdka, plus procesor jakieś 120, płyta 80, wystarczy teoretycznie, natomiast 5800X3D nie napędzi 4080 Super w zupełności. 4800 no prawie na 100%, natomiast supera to już troszeczkę za mocne. Nie będzie bottlenecka takiego, że ci, nie wiem, będziesz miał ścinki w grach, tylko te FPS-y będą bardziej płaskie i niższe niż powinny być. Ale będzie płynnie i powinno być wszystko ok. 700 wystarczy, tak wystarczy, także tutaj nie masz się co przejmować. Tomasz Czuba. Panie Rafale, co to jest PBO dla platformy AMD z podserwem Ryzen? Czy ta opcja powinna być włączona w BIOSie? PBO, mój drogi, ja nagrywałem o tym kiedyś film. To jest temat rzeka. To jest undervolting tak zwany procesorów Ryzena. Taki automatyczny, bez bawienia się wręcz na stawy. To tak bardzo w skrócie, bardzo, bardzo w skrócie i ogólnie. Tak, żeby ci, co nie wiedzą, wiedzieli, w którą stronę zmierzam. Nagrywałem o tym kiedyś chyba 20 albo 40 minutowy film, więc poszukaj sobie u mnie w warsztacie. Pokazywałem dokładnie, kiedy się to ustawia, jak się to ustawia i co to daje, więc możesz sobie sprawdzić. I zachęcam i odsyłam do tego właśnie filmu warsztatowego. Krzysiek 407. Rafale, wiadomo, kiedy wejdzie Windows 12? Nie wiem, ja nie wiem. Nie wiem takich rzeczy. A propos softu, to ja nie wiem. Nie mam żadnych przecieków. DJ Andy, szybkie pytanie, dajesz. Gdyż wczoraj przeżyłem leciutki zawał. Boże, co żeś zrobił? Otóż chciałem sobie pograć w Hogwarts Legacy i podczas uruchomienia gry CPU osiągnął 95 stopni. Myślałem, że pompa padła. CPU osiągnął 95 stopni. No nie, no czasem dostanie w piku takie duże obciążenie. Płyta podniesie napięcie, bo stwierdzi, że potrzebuje obciążenia. No i temperatura skoczy w piku do 95 stopni. Ale to, wiesz, jakby była niebezpieczna temperatura, to komputer powinien się w tym momencie właśnie wyłączyć z powodu zbyt wysokiej temperatury, jeżeli zbicie zegarów i napięcia wtedy nie pomoże. Więc spokojnie, nie masz się co przejmować, nie masz się co stresować. Używaj tak, jakby był po prostu, nie wiem, 386 zimny jak lód. Kapitan Gwizdek. Proszę mi powiedzieć, czy mając procesor 5800X3D i kartę 4080 będzie bottleneck? Tak mówiłem, ten procesor do tej karty jest tak na styk. Niby ją napędzi, ale nie w 100%, ale nie będzie takiego bottlenecka widocznego, który będzie cię irytować, więc można używać. Okocimski. Przy jakiej temperaturze Ryzeny serii 5000 zrzucają zegary? Bezpieczna temperatura dla Ryzenów serii 5000 to też zależy dla których. Jest około 95 stopni. To tak dla większości z nich. 95 stopni i tak, i wtedy następuje throttling zegarów, że tak powiem, z powodu bezpieczeństwa. Wojciech X3, czy da się zrobić customa bez rurek? Da się, na miękkich wężach na przykład, nie muszą być koniecznie rurki do tego, to co sobie wybierzesz. Wersja na rurkach jest według większości ładniejsza, na pewno droższa i na pewno trudniejsza w serwisowaniu i konserwacji. A co do temperatur, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia i wydajności całego customa. DJ Andy, czy te temperatury takie wysokie są, bo wczytywałem shadery, że żrą w opór pamięci? Tak, może tak być. Może tak być, ale nie przejmuj się tym, tak jak mówię ci, tak jak ci mówię, nic się nie dzieje, po co sobie zrzucił zegary i jeszcze, bo to rozumiem, że masz AMDK. I jeszcze i spokojnie, nic mu się złego nie stało.
Przemysław Mróz. Złożyłem kompa Asus TUF Gaming B450+, 2 Ryzen 1600+, GTX 1060, 6 GB, 16 GB, 3600, Seasonic 12, Gold 650, M2250, darmowa buda za 1240 zł. Bardzo przepłaciłem? Nie wiem. Przeczytałem tyle takie zawiłe pytanie, żeby odpowiedzieć, że nie wiem, ale nie wiem, bo ja nie mam cen w głowie, więc ci nie odpowiem na to pytanie. Nawet nie chcę mi się tak szczerze mówiąc liczyć tego, ile by co mogło kosztować, więc nie wiem. Ale myślę, że racjonalnie zapłaciłeś za sprzęt, więc nie przejmowałbym się. To naprawdę nie jest, wiesz. Tak, miałem wyłączony patch tracing. Jakbym miał włączony patch tracing, to zawsze o tym informuję w filmie, że jest włączony patch tracing. Patch tracingu nie używam, nie testuję z nim przeważnie kart graficznych, chyba że bardzo rzadko mi się zdarza, ale to wtedy o tym informuję. A drugie, warto APO dla Intela włączyć, zaktualizować chipset? Warto. Tak, można to zrobić, zdecydowanie tak. Jaca P, co znaczy o budowach Silver Monkey? Mówiłem już kiedyś na ten temat generalnie produktów Silver Monkey, że jest to produkt rodzimego sklepu naszego polskiego, zaczynającego się na literkę X, którego nazwy wymawiać nie mogę, na live'ie, i generalnie absolutnie odradzam. Nie wiem jak z obudowami, chociaż też to tak, to jest taki, no wiecie, no z obudowy, no to taki segment low-end a propos jakości wykonania, ale absolutnie doradzam AIO, sygnowane tą nazwą. Paru klientów miało, złożyłem z ich części, albo sami złożyli i po tygodniu, dwóch te AIO padało. Niektórym działa do tej pory podobno, ale wiem, że dosyć awaryjne są te AIO, więc tutaj bym uważał. Co do reszty produktów, nie wiem. To się nie będę wypowiadać. Kamil Andruszkiewicz. Dobry wieczór. Cześć Kamilku. Zastanawiam się nad wymianą mojego RTX 470 standardowy, nie super, na 7900 XT. Czy taki upgrade ma sens? To zależy, czy używasz śledzenia promieni, DLSS-ów, dwójek, trójek, 3,5, generowania klatek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ci to zwisa i powiewa, to możesz zmieniać na 7900 XT. Pamiętaj tylko, że 7900 XT będzie żarło więcej prądu z gniazdka. Niestety, to jest jedyny według mnie taki minus tych kart graficznych od AMD, to, że ich pobór mocy jest zdecydowanie wyższy niż odpowiedników, albo nawet segmentów wyższych od NVIDII, i to mnie najbardziej boli. Nie to, że są gorsze w ray tracingu, czy tam nie w innych rzeczach, których NVIDIA, karty NVIDII brylują. Nie, najbardziej mnie boli pobór mocy, bo przy aktualnych cenach prądu i uwolnieniu tych cen w czerwcu, ja sobie nie wyobrażam tak naprawdę, jak ja tutaj będę funkcjonować, bo już ostatnio rozmawiałem z elektrownią na temat zmiany umowy. Okazuje się, że jeszcze nie mogę dopiero za rok, a od czerwca będę miał 100% droższy prąd niż mam teraz. Czyli jak teraz płacę 2 zł za kilowatogodzinę, to będę płacił 4 zł za kilowatogodzinę i ja sobie po prostu tego nie wyobrażam, więc zobaczymy tak naprawdę, co przyszłość przyniesie i jak to wszystko będzie wyglądało. Będę tutaj po ciemku albo przy świeczce siedział tak naprawdę, żeby oszczędzać prąd chyba, i nie będę włączał lamp do tego, do studzyny, ta lampa, która mi tutaj świeci teraz, to ona żre teraz 2,5 kW. Tam są 4 takie potężne żarówki. 2,5 kW mi żre, więc a mam 3 takie lampy tutaj, więc a jest włączona na live tylko jedna. Więc ja sobie tego nie wyobrażam, moi drodzy, jak to będzie po czerwcu, tak szczerze mówiąc, naprawdę. Tym prądem. Chomiki zatrudnię, kołowrotek, i będą mi tutaj generować prąd. Krzysiek 407, Rafale, a można włożyć customa na rurkach miedzianych? Można na miedzianych, można na metalowych. Tak, co sobie stryjenka zażyczy, można zrobić tak naprawdę wszystko. Już teraz. Do wszystkiego są specjalne złączki. Osobne są do rurek miedzianych, osobne są do metalowych, osobne są do akrylu, osobne są do PETG, więc tutaj musisz dobrze sobie to wszystko dobrać. Leon, AM4 is not dead, i to do 2025 roku. Czy to nie wspaniałe? Tak, bardzo się cieszę z tego powodu, bo wbrew pozorom nadal podstawka AM4 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem u Was, bo sporo komputerów montuje właśnie też jeszcze nadal na podstawce AM4. Takich tańszych, powiedzmy, nie wiem, w granicach 4-5 tysięcy złotych gamingowych, no to właśnie bardziej się opłaca złożyć na AM4 niż na nowszych soketach. Wąski 88. Jaką kartę graficzną wybrać dla Ryzena 5 5600, żeby nie było bottlenecka, a było wydajnie?
Jakiegoś RX-a 7800 na przykład, XT albo na przykład NVIDIA 4070 i będzie w porządku. DJ Andy, przypomina, widzę łapka w górę w podzięce za live'a. Ja dziękuję bardzo za frekwencję na live'ie i tyle fajnych pytań. Jak zwykle czas mi z wami szybko leci, bo już pół live'a za nami. I też jak się podoba, to oczywiście lajki w górę, łapki w górę i pamiętajcie też o subskrypcji mojego kanału. Będzie mi miło bardzo. Jacape, dzięki za poradę co do IO, już wiem, czego nie kupować. Proszę cię bardzo. Krzysiek 407 Rafale, to przed czerwcem zostaje tylko fotowoltaika. No ja nie mogę to założyć, bo jest lokal wynajmowany. Nie mam jak założyć tutaj fotowoltaiki. Nie mogę zrobić tego na zewnątrz, bo to nie jest mój teren. Tylko miasta tutaj przed firmą tak naprawdę. I ten teren zielony, który jest przed firmą, to w planach zagospodarowania jest oznaczony jako tak naprawdę droga, a nie teren zielony. Ja nie wiem, nawet nie wnikam, co oni z tym zrobili. Bo tu miała być droga, a później to olali i zarosło wszystko, jest pas zieleni zamiast ulicy. Znaczy nie zrobili tu nigdy ulicy, nie, ale takie były plany, więc to jest wpisane w planach jako właśnie działka, nie jako działka, tylko jako pas drogowy. Więc ja tu nie mogę nigdzie dać fotowoltaiki, ale jest duża szansa, że przed jesienią jeszcze już będziemy, może przed końcem roku, nie chcę zapeszać, już będziemy gdzie indziej, w innym miejscu, z rodziną i z firmą, więc jak wszystko dobrze pójdzie, nie chcę zapeszać, nic na razie ten temat nie mówię, ale wszystko to odpukać jest na dobrej drodze i w końcu będziemy mogli się stąd wyprowadzić w cholerę, tak naprawdę, szczerze mówiąc, bo już mam dosyć tego miejsca i całego otoczenia, które tutaj jest. Zdrowie. Czy masz jakiś soft do czyszczenia Winda? Cookie inne. Tak, format C. To jest najlepszy soft do czyszczenia. Nie jestem zwolennikiem żadnego softu do czyszczenia Windowsa, ponieważ często się zdarza, że usuwa za dużo i na przykład coś przestaje działać, jakiś program, problemy graficzne, jakiś sterownik od grafiki wyrzuci, od czegoś innego. Nie jestem absolutnie zwolennikiem CC Cleanera. Szczególnie, że kiedyś CC Cleaner miał Trojana w sobie, miał backdoora i jaja z tym były, chyba ze 2 albo 3 lata temu i CC Cleanera to ja w ogóle, nie naprawili to oczywiście, tylko nie wiem, no pewnie naprawili, ale ja nie jestem zwolennikiem tego typu softu. Instalacja Windowsa teraz z pendrive'a to jest 10 minut roboty. Krzysiek 407. A na dachu to nie jest mój budynek, ja tu wynajmuję. Tu nikt nie da zgody na zainstalowanie fotowoltaiki. Poza tym nie będę instalował w coś, co na parę miesięcy tak naprawdę. Jak będziemy już gdzieś w innym miejscu, no to tak, wtedy tam na pewno będzie fotowoltaika. Może jakaś turbinka wodna na przykład, jak będzie gdzieś na terenie strumyk, rzeka. Zobaczymy. W tym razie tak, wtedy na pewno będzie fotowoltaika i to bardzo wydajne i to z magazynem energii chcę też zrobić, żeby być troszeczkę niezależnym od tego, co się dzieje na zewnątrz. Wojciech X3, co wybrać do Horizon Forbidden West? Grafikę w 4K, GeForce RTX czy 79 XTX? Jedna i druga bardzo dobra, ale jak chcesz korzystać z futurów NVIDIA, no to 4090 ci pozostaje. Teraz jest jakaś promocja chyba na 4090 od Gigabyte'a w Morele.net. Można kupić w bardzo dobrych pieniądzach, więc sobie sprawdźcie. Na Gaming OC chyba wersję, więc sobie zobaczcie. Można kupić chyba o tysiaka taniej niż karty konkurencji. Jacape, zmiana będzie też w Krakowie czy inne miasto? Miasto raczej nie, okolice Krakowa tak przynajmniej celujemy, bo dzieci, szkoła, przedszkola i tak dalej. Chcemy, żeby zostały w Krakowie, więc gdzieś blisko chcemy się przenieść. Daniel, czy drastyczne spadki FPS, znaczy stuttering, może być spowodowany bottleneckiem CPU 8600K plus RTX? No zdecydowanie tak, bo jakbyś nie wykręcił swojego 8600K, to on nie nakarmi RTX-a 4070, mój drogi, więc tu kłania ci się zmiana platformy. Nawet podkręcony 9900K na 5.2, 5.4. Może mieć też problem z wykarmieniem 4070. Więc tak, twoja i piąteczka nawet po OC, to tak naprawdę to już ledwo zipi i marzy jej się emerytura, a nie granie. Więc tutaj już chłopie pomyśl o jakimś upgrade'ie swojej platformy. Nie musi to być od razu 14 generacji Intel albo najnowsza AMD, ale tak przydałoby się, żebyś tak, nie wiem, skoczył na 11 generacji Intela albo chociaż 10 generację Intela. O, można kupić w dobrych pieniądzach używane płyty głównej procki 10700K, 10900K, kupić bardzo fajne procki i myślę spokojnie ci wystarczy jeszcze na przyszłość. No.
Wasze zdrowie. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. Michael, jak tam piszesz wideoblog tech, to mnie musi być wideoblog tech jednym ciągiem napisane. Ale akurat popatrzyłem na twoje pytanie. Pytanie, dobre połączenie i5-1600KF MSI Tomahawk z 790, Lexar 32 giga 6800 i RTX 4070 Super. Dobre połączenie, chociaż tak naprawdę te pamięci 6800 to ci niewiele dają. W porównaniu na przykład jakbyś kupił 6000, 6200, 6400. Dopiero powyżej 7400, 7800 jest różnica w wydajności zauważalna i opłacalna do pamięci 6000 MHz. Więc te wszystkie takie pomiędzy to jest tak naprawdę robienie sobie dobrze na zasadzie, że o, mam szybszą pamięć, bo tak naprawdę 1 FPS więcej. Nie wiem, czy warto. No, okej. Dobra. To teraz wy mi powiedzcie jedną rzecz. Czy wy już o tej porze roku, na początku kwietnia, macie jakieś plany wakacyjne? Tak z ciekawości pytam. Gdzie się wybieracie w tym roku? Czy Polska, na przykład, nie wiem, góry, morze, jeziora, czy gdzieś za granicę celujecie? A jak za granicę, to jakie okolice? Nie muszę dokładnie wiedzieć miejscowości i ceny jej hotelu, czy jest pięciogwiazdkowy, czy dwugwiazdkowy i czy jest all inclusive, ale tak z ciekawości pytam. No, bo nasze plany wakacyjne się chyba nieco zweryfikowały na razie, więc nie wiem, czy się gdziekolwiek wybierzemy na dłużej, więc zobaczymy. W tym roku przynajmniej. Okocimski. Które pozostałe PC najczęściej ulegają awarii statystycznie? Najczęściej? Nie ma chyba, że najczęściej. Najczęściej RAM chyba, w drugiej kolejności płyty główne i zasilacze, następnie procesory, czyli kontrolery pamięci w procesorach, później karty graficzne bardzo rzadko, na szczęście dyski SSD też bardzo rzadko, no obudowy tak komuś spadnie z biurka, no to wtedy tak, nie? IO też dawno nie miałem żadnego padniętego tak naprawdę nowego, wszędzie jeszcze na gwarancji. Mam taki serwis teraz Navisa, ale ten Navis to jeszcze pamięta początki Silentium PC, więc już pompa w nim miała prawo siąść. No to tak chyba tego co kojarzę. Krzysiek, nad morze obóz piłkarski z młodzieżą. No i bardzo ładnie. Sport to zdrowie, a ruch to kiosk. Nie, to tak jak to było, czekajcie. Mój nauczyciel WF-u, tak, miał się, że sport to papierosy, a ruch to kiosk. No, tak mówił. Asewix, jedziemy do Warszawy na Santago. Byłeś może? I na Santago. Nie byłem na Santago, ale czytałem jakiś artykuł o Santago, jakiegoś blogera i zdjęcia widziałem, że jak ludzie stoją po 40 minut, żeby zjechać z pontonem na jakiejś zjeżdżalni, to szczerze mówiąc to mi się odechciało wizyty. To już wolę nadłożyć trochę drogi i jechać pod Berlin do tego akwaparku, gdzie tam faktycznie jest ok. Tam jeszcze nie byłem, ale znajomi byli i mówili, że nie była ziemia i tak to rozegrać. No, także to ok, jak masz ten, kupujesz, nie wiem, na 2 godziny wejścia, a 40 minut spędzasz w jednej kolejce. Pół godziny czekasz na pusty ponton, a 40 minut czekasz po schodkach, żeby wejść na górę i zjechać, bo jest taka kolejka. To dla mnie to jest w ogóle jakaś abstrakcja. To tak jak jechać, nie wiem, zimą do Zakopanego na Krupówki. Zakopane piękne miasto, góry polskie piękne, ale kurde, no przecież tam szpilki nie wciśniesz, tam jakaś masakra jest. No to tak samo w takich miejscach, no albo do Term, to samo ostatnio gdzieś tam było w Termach, w Białce chyba, też palca nie można było wcisnąć, a kolejka do wejścia taka, chyba z 200 albo 300 osób czekało, żeby wejść do Term. No jaka jest w ogóle logika czekać, a później siedzieć i w tym ścisku w basenie, jak kurde, nie wiem, wykałaczka w paczce wykałaczek, stać i nic nie móc zrobić za grube pieniądze. No ja tego nie rozumiem, ja nie rozumiem logiki ludzi, którzy to robią, którzy tracą połowę dnia na czekanie w kolejce, żeby w wątpliwej przyjemności postać w basenie przez kolejną godzinę. Ja tego nie rozumiem po prostu. Janusz Dzikowski. Jak od 30 lat Bieszczady? Nie ma na świecie piękniejszego miejsca. Rodzina mojej żony jest Bieszczad, także tak.
skłaniam się do tego. Właśnie tam dawno nie byliśmy w Bieszczadach, może trzeba się będzie wybrać w tamte strony. Ale Sewiks, no prędzej się tam ładujesz na pół dnia. No tak, na pół dnia, ale i w takim ścisku to dla mnie naprawdę żadna przyjemność. Ja nie lubię ścisku. Jak gdzieś idę i chcę za coś zapłacić, to chcę mieć chociaż trochę przestrzeni do siebie, a nie cisnąć się jak, nie wiem, w kolejce po ziemniaki albo węgiel. No nie wiem, jakieś głupie porównania daję, ale wiecie, o co mi chodzi. No. To ma być dla mnie przyjemność, a nie męczarnia, a czekanie godzinę do kasy, czy dwie godziny do kasy i później jeszcze w kolejkach dla mnie jest męczarnia, no to jest dla mnie niezrozumiałe. No ale może jak ktoś lubi jak spędzać czas. Okej, okay. Adaśko, hej Rafale, co sądzisz o rynku używanym? Jakim używanym? Czego? Cygla, ciekawy film pokazuje, że ludzie sprzedają często stary sprzęt drożej niż nówki. Myślisz, że coś z tego wynika? Nic z tego nie wynika. Wynika jedynie to, że dużo, na przykład tak, zgadzam się, że dużo procesorów, znaczy dużo sprzętu, którego jest mało na rynku, jak na przykład procesory 7700K, których masz, nie wiem, kilka sztuk czy kilkanaście sztuk, osiągają dużą cenę, czy też płyty główne na starych chipsetach, bo ich po prostu nie ma, a jak czegoś nie ma, to zaczyna być drogie. I tak, to działa niestety, ja tego To tak zawsze było, ale teraz to jakoś może ewidentnie bardziej widać faktycznie, ale tak to działa i z tym się zgadzam. Zgadzam się w pewnej rozciągłości, że stary sprzęt, którego jest mało na rynku, jest dosyć drogi, bardzo drogi, rzekłbym nawet. Ostatnio nawet któryś z widzów mnie pytał mailowo, czy nie mam procesora, tylko nie pamiętam, czy 7700K, 9700K, bo ceny na wszystkich portalach są jakieś kosmiczne, powyżej 1000 zł. No i to jest prawda, no zgadza się. Luki, czy Endor Fifera 5 da radę z AMD Ryzen 7600? To tak wbrew pozorom może być różnie, bo 7600 i 7700 lubią się bardzo mocno grzać wbrew pozorom i czasami nawet IO240 nie wystarcza. Nie wiem, co AMD zrobił w tych prockach, to zależy jaką sztukę trafisz, więc tak naprawdę masz 50% szans, więc na dwoje babka wróżyła, odpowiedzi 100% ci nie podam, nie powiem, że tak lub że nie. Krzysiek 407. W listopadzie będzie 7 lat działania mojego Navisa 240 kupionego z outletu pewnego sklepu na X. No widzisz, no to ty masz szczęście, ale tak naprawdę to uważaj, bo jak usłyszysz cykanie w bloku, pomimo tego, że pompa będzie działać, to znaczy, że pompa się już zaciera. Daniel, dziękuję za odpowiedź. Proszę bardzo, a co z 9900KS do tego RTX 470? No już jest szansa, że to ruszy i będzie to tak faktycznie działało jak go będziesz w stanie czymś schłodzić, wtedy nie musimy zmieniać płyty. I jak kupisz ten 9900KS w dobrych pieniądzach, bo to nie jest procesor bardzo popularny, nigdy nie był procesorem bardzo popularny, jak wszystkie KS-y zresztą, bo to są bardziej procesory kolekcjonerskie, one nie wychodzą w dużej ilości, tak jak inne procki i dużo ludzi ich też nie kupuje. Kupuje ich taka ścisła garstka, że tak powiem, więc ceny ich mogą być zabójcze. Zobaczmy tak z ciekawości, po ile są te 9900KS. Tak, z ciekawości. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. No, tak, z ciekawości czystej. No nie, jak mam dać, jest... widzicie? Są dwa na Allegro. Jeden za 1300, drugi za 2000 zł. No umówmy się, że nie. Bo za... Przepraszam. Za 1300 masz 5800X3D. Świetny, wydajny procesor. Za 2000 to już mi się nawet nie chce komentować, bo masz 14700KF nowego. Ja wiem, że to do starej płyty głównej i w ogóle, ale no widzicie jak to wygląda. A zobaczmy po ile są teraz 7700K. Nie rośliny, jaki nawóz dla roślin, coś ty zwariował. No te jeszcze, no dobra, no ale 6-7 stówek za ten procek, no też nie. No umówmy się, że też nie, on powinien kosztować max, może 4 stówki na chwilę obecną, jak tutaj ktoś wystawi, tylko nie wiem, czy sprawny. No ale na pewno nie 1200 za 7-700K. No umówmy się, ani nie 7 stówek, no nie, ani nie 1400, no dobra, z płytą, ale to płyta, koszt płyty to jest 200-300 zł. Więc no też nie. Widzicie, jakie są ceny używek? Tak, to jest prawda, no niektórzy tu poświrowali. No za 468, ale to jakiś chińszczyzna, widzę. Która to jest rewizja? To nie, standard, to nie chiszczy. Ten ma jaki czyści? B, o, to jest. To może być ciekawy procyk. Nie, też jest rewizja, a ślepy jestem. No, także, no. Widzicie, jak to jest z używkami, więc za tyle kasy za 9900KS, to chłopie, to nie. No nie, no nie.
to już kup sobie 12400F z budżetową płytą główną i będzie pan zadowolony i zmieści się pan w tym budżecie, a będzie szybciej. Sprawdźmy jeszcze 12400F VS 9900K S. Już wam pokażę. No nie jest szybciej, jest tak samo, a jest taniej. Już wam pokażę, gdzie jest to Chrome. To jest oczywiście przybliżona wartość, nigdy na to nie można patrzeć w 100% na tą porównanie wydajności, bo tutaj ludzie przysyłają swoje wyniki i niektóre setupy tych ludzi są po prostu nie wiem, z krzaku wyciągnięte i nic nie ma sensu, bo na przykład wysyłają, strzelam, 13900K z RAM-em 2666, więc to w ogóle nie ma absolutnie sensu. To można popatrzeć na to bardzo w przybliżeniu i bardzo z przymrużeniem oka, więc 12400F na podobnej wydajności co 9900KS, tak naprawdę, no tak więc, no, ja bym brał 12400F, jakbym miał coś wybrać, już miał kasę i z jakąś budżetową płytą główną. I bardzo fajny procek i daje sobie radę bez problemu ze wszystkim. No, Jacek P, witaj, cześć, a to jaką płytę, witałem się już z tobą, a to Jacek, sorry, a to nie Jacek, tylko Jacek, przepraszam, ale podobnie wygląda, jaką płytę główną z pamięciami RAM polecasz do Ryzena 985, to chyba cię poniosło 7850X3D, tak naprawdę nie musi być żadna X670, wystarczy jakaś, nie wiem, B660 w miarę sensowna, B650, przepraszam, w miarę sensowna i będzie ok. Adaśko, śmiech na sali z ceną 2000 za 900KS, bo nowy 14. No tak jak mówię właśnie, no jak nie ma, jak to jest mało popularne i nie ma tego dużo, to ludzie wystawiają kosmiczne ceny, bo myślą, że a znajdę jelenia frajera i kupi mi za 2000 zł. Jedyna sytuacja, w której wyobrażam sobie, że ktoś mógłby zapłacić te 2000 za procesor złotych, to jak, nie wiem, ktoś komuś naprawiał komputer i mu zepsuł ten komputer. Chociaż wtedy też wolałbym komuś już zmienić procesor, płytę na coś nowszego, niż kupować za 2000 procesor na przykład, bo mu zepsułem i jakoś zadośćuczynienie, nie? Dla mnie to tak bardziej, no, dogadać się z nim, że on tam sobie zmodernizuje, ja mu zapłacę za procek i płytę i wyjdzie, no. Tak, to jedyne chyba sensowne dla mnie wytłumaczenie, gdzie ktoś mógłby ewentualnie, nie wiem dlaczego też, ale kupić tego procka w takich pieniądzach. No. Jest jakaś paranoja. Witam, czy słyszał pan, czy ktoś zamontował Arctica 3 na LGA 1200? Nie słyszałem, żeby ktoś zamontował Arctica 3 na 1200, ale on ma uniwersalne mocowania, bo montowałem parę Arcticów 3 i z tego co pamiętam, ta podstawka bracket ma... nie jest tylko do 1700. Więc powinno działać i na 1200 i na 1156. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja nie montowałem, ja montowałem tylko na nowych platformach i AM5 i 1700, ale nie wydaje mi się, żeby to tak zrobili, żeby to tylko działało na nowych, a stare, na stare już olali, że tak powiem. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem. Grendil. Sklepy nie lepsze, 1616 Ti przykładowo za 1600, nie wiem komu. Wiesz co, to mi się wydaje, że to wynika z czegoś innego tutaj na to. Ta sytuacja wynika według mnie z tego, że kiedyś kupiły te karty, leżą u nich na magazynach i tak naprawdę leżą i albo zapomnieli i ta cena wisi, albo olali te karty, albo kiedyś zrobią promocję i je obniżą, chociaż polskie prawo nie zabrania sprzedawania pod wodą, czyli poniżej ceny zakupu. Ja nie wiem, jest taki kruczek, można zrobić jakąś promocję czy coś tam, ale tak naprawdę teoretycznie zabronione sprzedawanie pod wodą, czyli taki dumping, nie? Nie wiem, może tak kiedyś słyszałem od księgowych, więc nie wiem, czy to nadal aktualnie, nieważne. W każdym razie to wynika z tego, że pewnie ten sprzęt leży, wystawili to, zostawili i tak se wisi. Może się kiedyś sprzeda, a może kiedyś zrobimy promocję, albo może w ogóle nie pamiętamy, że to mamy i tak se wisi, albo no. Power 360. Ja mam teraz Legiona R77840HS i trzyma 12 godzin na baterii, a Intel po 4 godzinach bateria 5% miała i odesłałem go wcześniej. No widzisz, ja tam w notebookach nie siedzę za bardzo, więc nie powiem ci co teraz warto, co nie warto. Zresztą nawet tak nie było takie pytanie, tylko było stwierdzenie z twojej strony. Więc okej, no widzisz, no.
Anna Gabriel. Jaką płytę główną polecasz? AS ROG, B650E, PG, ITX, Fifi, czy Asus ROG, Strix, B650i, Gaming Fifi? Która stabilniejsza i ewentualnie z krótszym butowaniem? Za srokami nigdy nie miałem problemu z długim butowaniem, to ci mówię od razu, a zasami jest różnie. Chociaż nie wiem, czy w wersji ITX-owej akurat tej też jest problem z butowaniem, czy nie, bo na ITX-owym Asusie, na tym chipsecie, tej płyty głównej może tak, nie montowałem, więc tego ci nie powiem. Ale według mnie ja bym tutaj nie szedł, jak bardzo nie potrzebujesz future'ów wszystkich bajerów w Asusa, tylko wybrał tańszego AS ROG'a, a tą różnicę w cenie, nie wiem, przeznaczył na dołożenie do większego dysku M2 na przykład, albo czegokolwiek innego, bo różnicy wydajności praktycznie nie będzie żadnej. Rafael, przepraszam, witam. Cześć Rafael. Czy warto przechodzić na serię RTX 4080 czy 4090 z MSI'a? RTX 3080 Supreme X10, to zależy, czy brakuje ci wydajności, czy nie, bo jak brakuje ci już wydajności w grach, to warto. Natomiast jak nie brakuje ci, to ja bym jeszcze poczekał i poczekał na kolejną generację RTX-ów. Tetris. Rafale, jako najlepszy PC builder, jakiego znam, ja? Co ty? Ale dzięki, miło mi. Może ty mi doradzisz, nie wiem. Myślisz, że Noctua NH2 da radę z 14900K? Nie da. Z PL90 da. I UV, czy będzie wtedy cicho? Będzie cicho i będzie chłodno, ale musisz naprawdę ustawić wszystko, zrobić porządny undervolting i poblokować to wszystko, bo często jak nie zablokujesz, to ona sobie w piku i tak poda mu tam 230 W jak potrzebuje. Chociaż to w piku, więc i tak nie ma tragedii, bo na NHU12 te oznaczenia, ja nie lubię tych oznaczeń, da sobie z tym radę w piku, nie? Natomiast jakbyś chciał wygrzewać go, nie wiem, renderować coś przez 2 godziny, to tak, chociaż z drugiej strony nie rozumiem zamysłu, ja wiem, że zrobiłem taki głupi komputer biurowy i nadal mi służy, ze z procesorem i dźwiątką skręconą. Natomiast nie rozumiem twojego zamysłu, dlaczego chcesz skręcać 14900K. Przepraszam, na schłonił gardle. Anna Gabriel, dziękuję za odpowiedź. Proszę cię bardzo. Szymon Szwej, witam. Czy AS ROG? Amerykanie czytają AS ROG, tylko u nas się czyta AS ROG, nie wiem czemu. AS ROG czytają. No tak powinno być jak kamień, nie? AS ROG. Ja też będę czytał AS ROG, a co? Witam, czy AS ROG X670E Steel Legend z Ryzenem 5-7600, dobre połączenie, czy wystarczy B650? Wystarczy spokojnie B650. Naprawdę, nie musicie się pchać w X680E, chyba że montujecie dyski Gen 5. To wtedy tak, bo B650 nie obsługuje Gen 5, musiałem mieć dopisek E na końcu. Wtedy B650E ma obsługę Gen 5. Tu jest ta różnica. Więc na to też trzeba zwracać uwagę. Ale według mnie nie ma sensu się pchać w X680E, jakikolwiek, jeżeli nie potrzebujecie obsługi dysków Gen 5 i paru dodatkowych, nie wiem, bajerów, nie wiem jakich, no więcej złączy M2 na przykład na płycie głównej. Szymon Szwej, witam, to byłeś właśnie ty. Okej, okay, moi drodzy, jeszcze jakieś pytanka, to słucham. A jak nie, to jeszcze chwilkę pomilczymy sobie, uczcimy to minutą ciszy przed zakończeniem live'a. Bo jeszcze dzisiaj, aha, we wtorek, bo pytaliście o filmy techniczne, ostatnio mnie nawet mailowo, we wtorek wpada dla was na kanał film techniczny, niekoniecznie serwisowy, ale techniczny, taki stricte techniczny, z objaśnieniem, pokazaniem, więc zapraszam serdecznie, mam go nagranego, muszę go w poniedziałek tylko poskładać, dzisiaj nie zdążę, bo jeszcze muszę komputer na poniedziałek skończyć, więc w poniedziałek go poskładam, we wtorek gotuję na kanał, więc zachęcam też do śledzenia wtorkowych rzeczy na moim kanale i już też dopinam, już jestem tyle od zakończenia skończenia materiału o retro sprzęcie, idzie mi to jak krew z nosa, nie ukrywam, bo zawsze mi coś innego wychodzi, co jeszcze muszę zrobić, ale też już nie wiem kiedy, ale już chcę was poinformować, że już dopinam, jestem już naprawdę, już zostało niewiele do zakończenia tego materiału. Sobieski, witam, tak na koniec, słuchaj, Sobieski, normalnie karniaczek tutaj proszę, 50-teczka karniaczek, ciach. Tylko tak, żeby wszyscy widzieli. Polski serb. Składasz czasem komputer do VR? Nie. Patrząc na to, że rozdzielczość troszkę większa niż 4K, to chyba... Znaczy inaczej. Czy składam? Bardzo rzadko. W tamtym roku może 2 kompy miałem do VR-a, które mnie ludzie napisali, że będę korzystał z VR-u i potrzebuję komputer do wirtualnej rzeczywistości, do grania w wirtualnej rzeczywistości. W tym roku nie miałem chyba jeszcze ani jednego. Bardzo rzadko to. To u mnie przynajmniej ludzie zamawiają komputery do VR, albo mi o tym nie piszą, bo wiedzą, że jak mają duży budżet, mocna specyfikacja, to da radę sobie ze wszystkim.
Chyba CPU ma być troszkę słabsze, aby GPU było w najwyższym możliwym budżecie. Wiesz, to tak naprawdę to wszystko powinno być w najwyższym możliwym budżecie, jeżeli chcesz grać w VR-ze, używać VR-u we wszelkich możliwych grach, które wyjdą w przyszłości i które będą skopane i też pewnie źle zoptymalizowane, więc tak naprawdę większość rzeczy powinna być wymaksowana. Chciałbym skręcić tego i9-9900, bo już go mam, a tak właściwie najczęściej używam kompa biurowo i wtedy pompka na IO daje mi się we znaki, stąd pomysł, że powietrzne kule. Tak, można to zrobić jak najbardziej, ale możesz zrobić też inną rzecz. Po co wymieniać powietrzny kuler? Możesz go skręcić, zostawić to IO i zmienić tylko ustawienia krzywej dla pompy, jeżeli jest wysterowana przez PWM i obniżyć jej obroty, nie wiem, do 1200-1400 na taki delikatny przepływ cieczy, jeżeli po co będzie skręcony, to też sobie da rady. A według mnie sensowniejsza niż demontaż, babranie się z tym, a później stwierdzić, że potrzebujesz i co, i znowu montaż tego i tak w kółko. No tak mi się wydaje, że logiczniejsze trochę. Nie wiem, co ja bym tak przynajmniej zrobił, bo skręcił jedno i drugie. Michael, Endorphia, bo starczy do i5-14400-600KF, tak starczy, panie Michael, starczy. Co ty tam znowu kombinujesz, panie Michael? A to nie, to inny Michael. Dużo tu Michaeli jest, ale tak, starczy. No. Dobra, moi drodzy. Co, zaśpiewamy coś na koniec? Żartowałem. Z moim głosem to do baletu, a z nogami do opery. O, tak zawsze powtarzałem. Dobra, Tety, spróbuję skręcić pompkę. Bardzo dziękuję za pomoc, a palec zawsze można na ciebie liczyć. Tak jest, na mnie zawsze można liczyć, jak tylko coś wiem, to się zawsze dzielę chętnie wiedzą i pomagam. Tak jak mi ostatnio ktoś napisał maila, chciał do mnie przysłać komputer do serwisu, a ja zamiast od razu odpowiedzieć jak typowy Janusz i Polaczek, nie ma sprawy, przyjmuję tutaj diagnoza, nie wiem, strzelam tyle i tyle pieniążków, można przynieść jutro. To ja najpierw odpisałem, a może najpierw zrób to, albo zrób tamto, albo zrób tamto. Gość w odpowiedzi mi zarzucił, że ja nie jestem zainteresowany przyjęciem komputera do serwisu. No moi drodzy, to nie chodzi o to, żeby przyjąć komputer do serwisu i wziąć kaset, tylko chodzi o to, żeby wam pomóc zdalnie, żebyście... Czy czasem jest jakaś pierdoła w ustawieniach RAM-u, płyty głównej i czasem jestem w stanie pomóc zdalnie, niż będzie was to kosztowało wysyłkę komputera, diagnozę, odsyłkę komputera, nie? Logiczne, więc staram się najpierw pomóc, żebyście nie musieli wydawać tej kasy, chociaż ja głupi jestem, bo jako prowadzący firmę to powinienem zarabiać tą kasę, ale to widzicie, ja jestem głupi i z marketingu zawsze byłem noga, więc staram się zawsze pomóc, zanim powiem, że no to już nie mam wyjścia, bo więcej nie pomogę zdalnie i trzeba komputer dostarczyć. Dobra, moi drodzy, jeszcze jedno pytanie. Wojciech X3, co wybrać? RTX-a? Fandena? Founders Edition, czy Refundena, czy nie, wiesz co, te naprawdę, to zależy które, bo Foundersy fajne są, aczkolwiek nie są zbyt ciche, jest wiele niereferencyjnych, które są o wiele cichsze niż Founder pod obciążeniem, więc jak ci na tym nie zależy, no to możesz wziąć Foundera, jeżeli ci zależy na ciszy, no to nie referenc zdecydowanie. Mówię o tych mocnych kartach, tych 4080, 4090, bo przy tych niższych modelach nie ma tak dużego znaczenia. Tomasz Czuba, czemu włączenie opcji MCM w BIOS Asus powoduje blue screen komputera? Nie wiem, trzeba się zapytać Asusa. Tak naprawdę. Sobieski, czyli mały foch klienta. Nie, no po prostu niedogadanie, bo to nie w tym sensie mi napisał z wyrzutem, nie, że tam, tylko tak zdziwił się i odebrał to inaczej, nie? Tak jak nie chciał przyjąć, a chciał go zbyć pytaniem, co odpowiedzią, co może jeszcze sprawdzić, zanim śle komputer do mnie, nie? To spokojnie, to nie foch, nie? Ale tak to dziwna taka sytuacja, nie? Śmieję się z niej, bo fajnie to wyszło. Marcin, czy kabel zasilający z firmy Be Quiet do zasilania karty graficznej będzie pasować do zasilacza Endorphi? Ale co ty chcesz zrobić? Czekaj, ty chcesz przełożyć kable zasilające z jednego zasilacza jednej firmy do drugiego zasilacza drugiej firmy? Nie, bo spalisz sobie w najlepszym przypadku komputer. Nie, tego się nie robi. Zasilacz Be Quieta, kable Be Quieta, zasilacz Endorphi, kable Endorphi. One wszystkie mają różne krosowania, nawet w wersjach tych samych, w wersjach V1 i V2 na przykład. Ostatnio była taka sprawa z EVGA, z EVGA. Gościowi się spalił zasilacz, wysłał do reklamacji, wysłali mu inny zasilacz, ale nie powiedzieli, że kable też musi sobie przepiąć. Chyba nawet bez kabli mu wysłali. Gość podpiął i spalił 20 dysków twardych, bo było inne krosowanie, bo
Niby ten sam zasilacz, tylko inna wersja. No i 20 dysków twardych poszło w kosz. Jakże nie. Zasilacz Be Quiet, kable Be Quiet, zasilacz Endorphi, kable Endorphi. Nawet pomiędzy, nie wiem, tymi samymi modelami dobrze jest wziąć te kable, które są dostarczone razem z zasilaczem. Ja wiem, że jest robota z przekładaniem kabli, ale trzeba to zrobić dla bezpieczeństwa komputera, bo spalisz sobie. W najlepszym przypadku ci się nie uruchomi, ale prawdopodobnie się spali wszystko. No. Dobra, moi drodzy, kończmy dzisiaj, bo jeszcze muszę popracować, ale jak zwykle mi się fajnie z wami gadało, godzina minęła jak z bicia strzelił, także dzięki serdeczne za bycie na live, za oglądanie i w ogóle dzięki serdeczne i widzimy się we wtorek na serwisowym odcinku na moim kanale, więc będzie co oglądać, myślę, a miłego i słonecznego i ciepłego weekendu wam życzę, może pogrylujcie coś, tak posiedźcie na polku, niekoniecznie z komputerem na kolanach, ale na przykład z dziewczyną, żoną na kolanach albo na odwrót, faceta, jak jesteście dziewczyną albo kobietą. Dobra, na kolana. No, dobra. Dzięki, trzymajcie się i pa, pa. Do widzenia. Pa.